Początek roku to czas podsumowań i oceny działań poprzednich miesięcy. Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych w Paszowicach oraz Granowicach jak co roku przedstawili sprawozdania, udzielili absolutorium zarządom oraz omówili plany na rok 2018. W Paszowicach nastąpiły zmiany w zarządzie. Z funkcji prezesa zrezygnowała Anna Michałków. W wyniku wyborów nowym prezesem został Wojciech Puzio. W ramach wolnych wniosków padła propozycja o odznaczenie młodzieżową odznaką drużyny pożarniczej Przemysława Olejnika, który pomimo swojego młodego wieku wykazuje się olbrzymim zaangażowaniem na rzecz niesienia pomocy mieszkańcom gminy. Druhowie z Granowic nie tylko dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, ale jako nieliczni w kraju biorą udział w widowiskowych zawodach, zawodach sikawek konnych. Konkurs mamy takich sikawek konnych w starym stylu i wyjeżdżamy na różne zawody. No, braliśmy w 2017 roku w międzynarodowych zawodach sikawek konnych Zakopane Ząb. Tam zajęliśmy 5. miejsce. Braliśmy również w sierpniu 2019 na zawodach sikawek konnych Mistrzostw Polski i Mistrzostw Europy. Tam zajęliśmy 2. miejsce, bardzo wysoko miejsce premiowane na 108 drużyn. To jest wielkim sukcesem dla powiatu, województwa, no i kraju. Z tego wszystkiego zakwalifikowaliśmy się na 2018 rok na zawody do Pragi, które się odbędą od 1 do 3 czerwca. W szeregach granowickich druhów jest także miss kół gospodyń wiejskich Ewelina Zgód, która również w roku 2017 uzyskała tytuł Miss Ziemi Jaworskiej. W zawodach strażackich brały udział moje starsze siostry, więc też to było takim powodem do tego, żebym zaczęła startować w zawodach strażackich. Również dużo znajomych, koleżanki, koledzy startowali w takich zawodach. No i teraz jestem kierowana na podstawowy kurs strażaka, żeby móc brać udział w akcjach ratowniczych. Obecny na zebraniach wicestarosta jaworski Arkadiusz Baranowski, życząc strażakom, ochotnikom tylu samo wyjazdów, jak i powrotów z akcji, podziękował druhom za ich poświęcenie i wspaniałą postawę, godną naśladowania.